wiedziałem, bo będzie problem jak zwykle. Andrzej i Anita Pilewscy. Aha. I 46 Warszawy. To już któreś wasze ultra liczyliście, które? To jest trzecie i trzecie u Papulskich. Także mamy na koncie Wisłę i Pomorską. No i tutaj próbujemy zmierzyć się ze wschodem. Jak byście porównali wschód do tych pozostałych imprez? Wiesz co, najpierw myśleliśmy, że wschód to jest Wisła 200 plus i byliśmy w mylnym błędzie. Bardzo. Tutaj jest orka codziennie, jeszcze w połączeniu z tą pogodą, która nam się trafiła. Wydawało nam się, że z zachełbem uciekliśmy od złej pogody, natomiast no, dzisiejszą noc zakończyliśmy dopiero o 3:00 i po 3 godzinach snu znowu jesteśmy na rowerach. No, mam nadzieję, że dolecimy do Gdańska, mamy 88 km. Podobnie. No nie, jest to bardzo ciężkie. No właśnie, na czym ta trudność polega większa? Krótki limit. Trzeba się bardzo sprężać. Nie ma czasu nawet tak pokontemplować i pocieszyć się piękne trasy. Poza tym pogoda też nie pomaga, a trasa jest mocno wymagająca. Tak, właśnie tylko jeden dzień był luźny, ten na Podlasiu. Płaski, szybkie szutry, sporo asfaltu. Natomiast wszystkie pozostałe dni zawsze jest jakiś smaczek, a to dużo wzniesień na Suwalszczyźnie, a to piaski na Polesiu i Roztoczu. No jakby nie ma luzu, żeby się zmieścić w limicie, co jest dla nas, no, dla totalnych amatorów. No nie takich totalnych amatorów, bo już coś tam macie przejechane z tych ultra. Tu są też ludzie, które to jest pierwsze ultra w ogóle w życiu. No to jak na początek, to gratuluję odwagi. Nam również się wydawało, że to jest Wisła przedłużona o jeden dzień. Nie jest. Spaliście w plenerze czy w łóżkach? Nie, spaliśmy w agro. Udawało nam się bukować właściwie rankiem na wieczór danego dnia. Jedynie w okolicy Głębocka zarezerwowaliśmy dzień wcześniej, ryzykując. No ale ostatecznie dotarliśmy na nocę, jest już późno w nocy. A stąd ta jazda w nocy, tak? Tak. Do wczoraj nas liczyliśmy, że będziemy o 9:00. Byliśmy o 2:00, złapaliśmy gumę w ciężkim terenie. Ciężko jest ocenić się obiektywnie, wiesz, bo ta pogoda płatała figle w tym roku i również wydawało nam się, że już to najgorsze za nami, ale najgorsze było w dzisiejszej nocy. Powiedzcie coś o swoim sprzęcie. Na czym jedziecie? Dlaczego akurat na tym? Czy to się sprawdza? Czy jednak coś do tuningowania? Czy jakieś błędy? Opowiedzcie coś. Ja mam treka leciwego, bo to jest model 2014 roku. Mocno stuningowany, ale bardzo mi odpowiada rama i wolałam zainwestować w wymianę napędu i kół, niż kupować nowy rower. Że oboje lecimy na hardtailach, przełożenie 1 na 12, na prawie lekko, także mamy tylko bibi do spania w razie jakiejś totalnej topy. Natomiast to nastawienie było na spanie pod dachem. Raczej byśmy nic nie zmienili w tej konfiguracji. Wszystko się przydało. Jedynie może kurka hukowa powinna zostać wyszana. Ale to rozumiem jest taki totalny backup. Tak? Jeśli lądujesz gdzieś na przystanku i musisz do rana, no tak, przeciwlokować. Tak, ja do wczoraj był taki chłodny dzień na Suwalszczyźnie, za to rozkrywały nas. No i wiało, nie? Tam, tak, różnice wzniesień skutecznie. Że był totalny roller coaster, jeśli chodzi o
górki. Ta impreza, tak jak rozmawiam z wami, jest jakaś wyjątkowa chyba pod względem ilości awarii przeróżnych. Muszę powiedzieć, że nawet na Karpatii, która jest dużo trudniejsza technicznie, nie było tyle awarii, co tutaj. Tu po prostu co druga osoba coś mi zgłasza. Jak u was? No, u nas odpukać, no poza gumą, naprawdę w strasznym terenie, ale mieliśmy mleko w sprayu, strzeliliśmy, póki co odpukać, trzyma się ta opona. Liczymy, że dolecimy. A na bezdętkówkach jedziecie, czy na dętkach? Tak, ani to na dętce. Aha. Mamy wszystko, to tam haki i tak dalej, ale mam nadzieję, że nie będzie konieczności. No już teraz to czeka was spacerek, to prawie ojciec dyrektor zawsze jeszcze mam w zanadrzu, może coś tam, ale... Tak, coś jeszcze może wypaść, ale faktycznie to spotykaliśmy ludzi z... Dzisiaj rano chłopak przerwał oponę. Wczoraj ktoś opowiadał, że pan mu dorobił sztycę z rurek od kanalizacji. Ktoś dospawywał. Ja przecież jeżdżę na te wyścigi bez przerwy i nigdy nie słyszałem na wyścigu o takiej ilości awarii jak tutaj. Ciekaw jestem, czym to jest spowodowane. Też jest ciekawe do zastanowienia się, dlaczego właściwie akurat tutaj. To na pewno napędy dostają w kości. No właśnie, dużo patyków, nie? Tak, staramy się pukać, zaraz byliśmy na myjni, ale to... A jak w ogóle wasza kondycja w tym wszystkim? Jak się czujecie? Coś boli, coś nie boli? Coś... Jak to w ogóle? Takie ogólne zmęczenie, nie to, żeby coś konkretnie bolało. Ja to prawda na nogach nie mam już kawałka bez siniaka, ale... Ja się znowu... Nie, to jest słabo. Ale no miłe są spotkania z ludźmi. Wczoraj przyjeżdżaliśmy komuś przez podwórko niechcący, jak się okazało, ale panie były przesympatyczne, kibicowały dzisiaj też w jakiejś totalnej... dziurze, panie wyszły nam pomachać, także no myślę, że za rok, kiedy impreza będzie powtórzona, tak myślę, będzie tych kibiców dużo więcej. Byłby pit stop jedyny, ale naprawdę no, poprawia tą morale, także miło w ogóle zobaczyć. Macie siłę jeszcze na robienie zdjęć i filmu? Nie. To ja coś tam robię. No wczoraj mieliśmy przepiękny zachód słońca. Nie wiedzieliśmy, że zwiastują tak trudną noc, ale no, trudno było się nie zatrzymać i nie uwierzyć tego. Tak, osoby, które jechały wcześniej, dziwią się, ale jakie było to? Jakie właściwie takie zapamiętaliście ładne miejsca na trasie, piękne, czy takie godne uwagi? Zresztą tak od końca, to dzisiaj na przykład okolice Pasłęku, kiedy zobaczyliśmy zatokę, ujście, no to na pewno. Żurawie na wczorajsze łąki, tak. Żurawie? Od Podlasia aż do właściwie, no tutaj do tej głębokiej północy. Nie, no nie da się ukryć, że tereny są przecudne. Tutaj ta północ jest taka strasznie biedna. Natomiast ludzie są wspaniali, ludzie się podjęto na kawę zupełnie spontanicznie w sklepie. Miła rozmowa z miejscowymi. No, z perspektywy dużego miasta jest to zderzenie z rzeczywistością jakby równoległą. W sklepach, jak się zatrzymywaliśmy, prosiłam o skorzystanie z toalety, nikt nie odmówił, nawet się nie skrzywił. Okay. Poproszę jeszcze na koniec o jakieś słowo dla ojca dyrektora tu do kamerki. Dobrze, że jest już po dzisiejszej nocy, bo mogło być trudno z cenzurą. Dzisiejszej nocy chyba nam psycha siadła.
Ja różne rzeczy życzyłam Leszkowi. Nie wszystkie były miłe. Nie, ale bardzo wymyślne. Czyli tak, zachęcamy do skorzystania, do wzięcia udziału w imprezie, bo naprawdę jest to spore wydarzenie. Będzie to wspominać. Dziękuję Wam bardzo w takim razie. Poproszę jakieś machanie do kamery fajne. Będziemy machać. Pa! Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.